Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami, przyprawiając tym samym rodziców o ból głowy. Przed 1 czerwca bombardowani jesteśmy reklamami zabawek z każdej strony. I wiadomo, że jako rodzice chcemy spełnić marzenia naszych dzieci i sprawić, żeby ten dzień był wyjątkowy. Jak to zrobić mądrze, nie tracąc przy tym fortuny? O tym w dzisiejszym odcinku. Od kiedy jestem mamą, to z radością i ogromną przyjemnością celebrujemy wszystkie ważne momenty, które związane są z tym, że w naszym życiu pojawił się Krisek. Więc wiadomo, że świętujemy urodziny, imieniny, Dzień Dziecka, chociaż ja najchętniej świętowałabym również dzień, kiedy powiedział pierwsze słowo, postawił pierwszy krok, no i pewnie wszystkie mamy kumają, o co mi chodzi w tym momencie. Jeżeli jest jakaś okazja, to oczywiście pojawia się zaraz temat prezentu, no i pojawia się jednocześnie kłopot. Co by tu kupić, czego jeszcze nie ma. Natomiast my z moim mężem bardzo mocno staramy się stawiać zazwyczaj na takie zabawki edukacyjne, które też rozwijają dziecko, zostaną z nami nieco dłużej. Ale teraz, na Dzień Dziecka, Krisek dostanie od nas dwa prezenty, które mają bardzo mocno taki wymiar sentymentalny, pamiątkowy i właśnie zostaną z nami, mam wrażenie, że na lata, a jak nie z nami, to na pewno z nim. Pierwszym prezentem dla Kriska będzie fotoksiążka, ponieważ to jest taki prezent, do którego ja mam ogromny sentyment i mocną wiarę w to, że Krisek po latach naprawdę będzie wzruszony, oglądając swoje zdjęcia jako maleńkiego chłopca zaklęte w tych książeczkach. Już teraz, kiedy jest mały, lubi sobie poprzeglądać tą książkę, zobaczyć, co tam mama wlepiła, na co ona wpadła i co my fajnego robiliśmy, o czym już zapomniałem. Ta książka przypomina wspaniałe momenty, nasze wspólne rodzinne przygody. Zobaczcie, wariactwa, fikołki, no wiadomo, noszenie na barana. To są takie momenty, które w ogóle za chwilę przeminą, bo on będzie duży. Ale wszystko będzie miał tutaj w formie wspomnień. Przygotowanie takiej fotoksiążki jest, słuchajcie, banalnie proste. Oczywiście, jeśli macie takie zdolności artystyczne, to możecie trochę więcej nad nią popracować i absolutnie się wyżyć podczas jej tworzenia. Natomiast jeżeli nie czujecie się bardzo mocni w tworzeniu jakimś graficznym, to nie ma problemu, bo zrobienie takiej książki wiąże się jedynie z wejściem na stronę, ze skorzystaniem z gotowych szablonów i po prostu z wklejeniem wybranych przez Was fotografii do tej fotoksiążki. Ja jestem przekonana, że w swoich telefonach czy na komputerach macie masę zdjęć, natomiast ja zawsze mam taką obawę, że z tymi sprzętami coś się może stać, one mogą zostać skradzione, możecie je zagubić, mogą się zalać i nagle te zdjęcia znikną. To byłaby dla mnie największa tragedia w życiu, dlatego chociaż część zdjęć chcę mieć takich fizycznych, prawdziwych, które mi już po prostu nie zginą. Dlatego zdjęcia na papierze, mam wrażenie, że jeszcze w dzisiejszych czasach, tych takich szalonych, to ma swoją ogromną wartość. Na 18 urodziny Krisek takich książek, chciałam powiedzieć, że będzie miał 18, ale mam wrażenie, że jeszcze więcej, bo oprócz tego, że robię mu te książki na urodziny, to robię mu też na inne okazje, jak na przykład Dzień Dziecka. I mam wrażenie, że jak po latach wrócimy sobie do tych książeczek i będziemy je razem przeglądać, to będzie bardzo emocjonujące. Cześć! Cześć! Ile ty już masz balonów? Ile masz balonów? Dużo! Kolejny pomysł na prezent dla Kriska to jest po prostu coś doskonałego. Uważam, że każdy rodzic powinien to zrobić swojemu dziecku. Uwaga! Chodź, kochanie! To jest książeczka personalizowana. Chcesz zobaczyć to? Zobacz! Ładna książeczka. Zobacz, to są leśne przygody Kriska. Podobają ci się? Chcesz obejrzeć ze mną? Chodź tu usiądziesz na kanapę, obejrzymy sobie. Dobrze, to tam sobie obejrzyj sam. Dobra. Brawo, oglądaj! Książeczka to jest o Krisku. Słuchajcie, doskonała rzecz. Robicie książeczkę, której głównym bohaterem jest wasze dziecko. No i wasze dziecko przenosi się w świat wróżek, smoków, strażaków, czego tam sobie chcecie, ponieważ przygód do wyboru jest wiele. Przyniesiesz mi tą książeczkę? No mama wyjdzie. No ja trzymam balona, a ty mi przynieś książeczkę. No mama wyjdzie. Wyżej mam dać? Dobrze, proszę, uwaga, jest wysoko. Dobrze jest? Wyżej, a daj mi książeczkę. Daj, bo ja muszę pokazać, jak ona jest ładna. Czy ty jeszcze będziesz czytał ją?
Czytał będziesz? Dobra, to ja trzymam balona, a on czyta. Więc tak, to jest doskonała współpraca. Czyli bohaterem jest wasze dziecko. Imię waszego dziecka oczywiście pojawia się w tej książeczce. Wybieracie bajeczkę, taką, którą chcecie. Do tego możecie dokładnie na każdej stronie wkleić wasze wspólne zdjęcie. Wybieracie sobie też to, jak książeczka będzie wyglądała z zewnątrz. Czy to okładka będzie matowa, czy błyszcząca. No i też ma super format, 20x20, dzięki czemu bardzo łatwo... Tak? Bardzo łatwo jest ją zabrać w podróż. No i super, co ta książeczka robi? Rozwija miłość do czytania, tak? Krisek czuje się jak prawdziwy superbohater, bo w tej książeczce robi różne wspaniałe rzeczy. Tak. Rozwijamy wyobraźnię dziecka i wspólnie, chodź do mnie, trzymaj te balony. I wspólnie wspaniale spędzacie chwilę na przeglądaniu tych stron, opowiadaniu sobie o tym, co tam jest, czytaniu. No po prostu dzieje się, dzieje się, dzieje się. Tak. Widzicie? Chris ją uwielbia. Idziemy przez dżunglę wesoło, przyjaciół mnóstwo jest wkoło. A po czym oni idą? Po żyrafie, dokładnie. A kto tutaj jest na tym zdjęciu? A jak ten chłopiec ma na imię? Dokładnie. A kto to jest? A to? Mama. Brawo, czyli cała rodzina Kriska, tak? I teraz szybciutko pokażę wam mój wybór, ponieważ Krisek uwielbia zwierzęta, to ja wzięłam książkę Leśne przygody Kriska. No i teraz, zobaczcie, tak naprawdę bohaterem książeczki może być albo chłopiec, albo dziewczynka. No my oczywiście mamy chłopca. I tak jak wspomniałam, w tej bajeczce mogą być wklejone wasze fotografie. No i ogólnie na każdej stronie są fajne, ciekawe, nowe przygody. I pomimo tego, że książeczka jest bardzo ambitna, to tworzy się ją bardzo łatwo, co jest na pewno ważną informacją dla rodziców. Cześć, żuczku! Cześć! Więc nawet jak taki żuczek wam tam biega po domu, skacze po kanapie, czy właśnie wchodzi na lampę, to w międzyczasie na pewno zdążycie zrobić dla niego piękny prezent w formie książeczki. Nie wiem, czy wam się podoba ten pomysł, ale ja powiem wam, że jestem no, ogromną fanką tych personalizowanych książeczek. Są super! No to teraz propozycja dla małych elegantów. Wiadomo, że na co dzień dzieciaki biegają ubrane po prostu praktycznie i wygodnie, ale takie wyjątkowe okazje jak na przykład Dzień Dziecka, no to już jest pretekst do tego, żeby się troszkę wystroić. Słuchajcie, tak naprawdę chciałabym wam powiedzieć o jednym pomyśle, na który wpadła moja koleżanka, a nawet nie moja koleżanka, tylko jej mąż. I na urodziny swojej córeczki zabrała ją do mnie do Concept Store, żeby powolutku wprowadzać ją w taki z jednej strony bajkowy, ale z drugiej strony modowy świat. To była wspaniała przygoda, ponieważ u mnie w Concept Store ta mała dziewczynka, Zosia, spotkała się z panią krawcową i ona razem z nią stworzyła, zaprojektowała swoją przepiękną sukienkę. Dostała do wyboru tkaniny, kolory, razem rysowały, jak ta sukienka ma wyglądać. No, był to wspaniale spędzony czas, więc bardzo zachęcam was do takiej przygody z modą. Taką przygodę możecie przeżyć u mnie, może są też inne miejsca, gdzie możecie spróbować. Ale jeżeli macie taką sytuację, że potrzebujecie kreacji na już i nie macie czasu na cały ten proces projektowania i szycia, to jest masa przepięknych kreacji, które możecie kupić od razu, od ręki, online, już teraz. W moim sklepie internetowym Wedding Dream Shop są takie perełki, zobaczcie. Okej, zobaczcie to. Taram, 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 ta kokardka, po prostu sama bym to ubrała najchętniej. Coś tutaj jeszcze różowego dla małych księżniczek. Nie no, to jest obłęd. A ta, cekiny, a perełki. Znaczy ja sama nie mogłabym się zdecydować, może dobrze, że nie mam dziewczynki, bo bym oszalała. Ale online są też świetne rzeczy dla chłopców.
tutaj przykładowa kamizelka, jedna z drugą. I słuchajcie, te kamizelki, całe komplety tak naprawdę, razem ze spodniami, do niektórych są jeszcze szelki, Krisek nosi, uwielbia, są świetnie wykonane, dobrej jakości, no i sprawdzone, przetestowane przez Kriska, więc już mogę Wam je absolutnie polecić. W tym Dniu Dziecka pozwólcie mu na totalne szaleństwo. Jak ma ochotę się wystroić, niech się wystroi. Jak ma ochotę jeść lody, to niech je lody. Jak ma ochotę w takiej oto sukieneczce pójść do przedszkola, to niech zasuwa. A czemu nie? To jest ich dzień, dajmy im świętować, dajmy im luz, wolność i niech robią, co chcą. Oczywiście w granicach bezpieczeństwa. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. A jeżeli interesuje Was, jak jeszcze możecie uczcić ten dzień, to zapraszam Was na rozmowę z moim kolejnym gościem, psychoterapeutką Leą Jarmołowicz-Turczynowicz. Lea, w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że często rodzice zderzają się z takimi ogromnymi oczekiwaniami dzieci w stosunku do prezentów. I na przykład ciekawa jestem, co według Ciebie powinien zrobić rodzic, który wie na przykład, że jego dziecko marzy o dronie za 3000 i po prostu realnie tych rodziców na to nie stać. Co robić w tej sytuacji? W ogóle żyjemy w takich czasach, w których to posiadanie i ten pęd do posiadania zaczyna przykrywać to, co się wydaje istotą wielu relacji, a tym bardziej taka relacja rodzic-dziecko to jest taka relacja, od której budowania i jakości budowania będzie zależało nie tylko nasze życie jako dorosłych, ale też życie tego dziecka i też życie jego jako dorosłego później. Mówić mu, słuchaj, nie kupić tego drona, bo uważam, że posiadanie jego jest nieuzasadnione w tym kierunku, czy posilić się na szczerość, słuchaj, kupiłabym Ci ten dron, gdyby było mnie na to stać, ale nie możemy tego zrobić. Tyle, ile dzieci, tyle odpowiedzi w takiej sytuacji. I myślę, że dużo bardziej chyba wartościowe byłoby, gdyby każdy z rodziców troszeczkę się zatrzymał nad tym, jak wygląda jego relacja z dzieckiem. Więc myślę, że trzeba by było w ogóle w każdej sprawie, każdego prezentu, czy w ogóle jakichkolwiek pragnień czy potrzeb dziecięcych, trzeba by było usłyszeć, o co chodzi. No bo jeżeli nas nie stać na tego drona, tak, czy jakąś taką rzecz, wiadomo, to tak samo jak i sobie odmawiamy pewnych spraw. Musimy ze sobą odbyć pewną dyskusję na ten temat, jakie są korzyści, co innego może naszą potrzebę zaspokoić. No to jak dzieciak taką prośbę ma, to mówi, słuchaj, a czego tak naprawdę potrzebujesz? Tak? A dlaczego chciałbyś mieć? No bo się okaże, że dlatego ma walnec. Bo franek ma. Franek czy randek ma, tak? Czyli słuchaj, czyli na przykład, czyli, bo ty zazdrościsz temu koledze, tak? A czego mówisz, czy zazdrościsz? To jest wstęp do rozmowy. Czy potrzeba, czy pragnienie dziecka, czy wyrażenie jej, to nie jest impuls do tego, że ja biegnę i coś kupuję, czy daję, tylko tak naprawdę to jest zaczepienie dziecka nas o to, żebyśmy z nim porozmawiali. W związku z czym dajmy dziecku najlepszy prezent, jaki możemy dać, zatrzymajmy się i zapytajmy, o co mu chodzi, czego on potrzebuje, dajmy mu swój czas, dajmy mu zrozumienie. A mam też takie wrażenie, no już teraz z perspektywy rodzica, że trochę staramy się tym dzieciom stworzyć taki, wiesz, idealny świat i staramy się spełniać ich wszystkie marzenia, wszystkie w sześciusieńkie. Właśnie o to chciałam zapytać, czy my powinniśmy odpowiadać na te wszystkie marzenia i je wszystkie spełniać, czy pewne marzenia mogą pozostać niespełnione? No wiesz, marzenia to pragnienia, a nie potrzeby. Potrzeby muszą być spełnione, a pragnienia nie. Bo bez pragnień przeżyjemy. I można powiedzieć, że w sytuacji, kiedy będziemy zaspokajać 100%, czyli na każde pragnienie, które się pojawi, czy każdy pomysł, będziemy natychmiast biec i przynosić, to wychowamy bardzo nieszczęśliwych ludzi, ponieważ świat nie da im tego. Czyli Lea, tak naprawdę to, co Ty mówisz, myślę, że spowoduje, że część rodziców, myślę, że spora grupa rodziców, która w jakiś sposób się obwinia, że nie stać ich na wszystko, że nie mogą temu dziecku zapewnić wszystkiego, spełnić wszystkich tych nawet potrzeb, już nie mówię o marzeniach, bo mamy tutaj różne sytuacje materialne, to trochę to, co Ty mówisz, jest takie budujące, że oni powinni trochę podnieść się z tego poczucia winy i absolutnie to nie jest dobry kierunek, w którym oni zmierzają. Jakieś takie, wiesz, poczucie zdołowania. No coś, czego by nie damy, nie jest krzywdą dziecku robioną, jeżeli to nie jest uwaga.
Bo jeżeli nie damy uwagi, no to, i będziemy wiecznie odtrącać dziecko, to to jest krzywda, tak? Zaniedbanie jest krzywdą, a nie niedanie drona. W związku z czym, jeżeli my mamy takie poczucie, no, chcemy być takim idealnym, dobrym rodzicem. Dobry rodzic to jest taki, który daje tyle, ile dziecko potrzebuje, a niekoniecznie pragnie. Bo dobry rodzic wie, że nie wszystkie pragnienia należy spełniać. Logicznie myśli, patrzy, co jest wartościowe, co nie, co by chciał, w jaki sposób by chciał rozwijać niektóre rzeczy. Dzieciaki chcą wszystkiego, wszystko teraz, natychmiast już. I to rodzic swoim postępowaniem, czy swoją jakby takim czasem i zaangażowaniem w relacje pokazuje, co jest pomocne, co właściwe. Odpowiadanie nie, bo nie, to jest, to nie jest dobry kierunek. Okay. Tak naprawdę powinniśmy się zatrzymać i spróbować wytłumaczyć. Na przykład nie stać mnie na to, żebyście kupić drona, nie już tego symbolicznego drona. Natomiast słuchaj, a co ci się podoba w tym dronie? Co cię tak kręci w nim, nie? Co powoduje, żebyś go, no bym chciał na przykład zobaczyć, jak wygląda coś z góry. No to jeżeli patrzymy, że potrzeba dzieciaka jest to, żeby zobaczyć coś z góry, to może zobaczymy, nie wiem, sprawdzimy taras widokowy na Pałacu Kultury, pojedziemy z dzieckiem, to jest dopiero wyprawa całodniowa, gdzieś tam pojedziemy, po drodze sobie pójdziemy gdzieś tam razem, słońce zjemy, zapiekanki zjemy, pojedziemy na górę i zobacz, mówi, wiesz co, drona nie, ale to mi się udało załatwić. Więc żebyśmy jakby mieli zgodę na to, że dziecko i posiadanie dziecka to nie jest jakaś taka konieczność, czy to nie jest coś, co my musimy szybko załatwić i dać i zapełnimy wszystkie techniczne rzeczy, to jest najważniejsze. Rzeczywiście najistotniejsze, tak jak się patrzy nawet z takiego zdrowotnego punktu widzenia, jest to, żeby dziecko dostało poczucie bezpieczeństwa, bezwarunkową miłość, bezwarunkową akceptację od rodziców i wtedy ten czas i to zrozumienie, ta rozmowa zastąpi naprawdę nie jeden prezent. Lea, a co zrobić w momencie, kiedy, no wiesz, ty jak rodzic się starasz, kupujesz coś dziecku i albo to dziecko jest zawiedzione tym prezentem, albo nawet jak jest zadowolone, to ma taką cechę, że cieszy się z tego 5 minut i dziękuję, poszło. Jakby no właśnie, było, minęło. Rzeczywiście, prawdopodobnie, albo dostaje ono za dużo prezentów, i te prezenty, że jest w stanie wybrzydzać. Ja bym chyba tak nie posądziała aż dzieci w wybrzydzaniu. Chyba bym bardziej skoncentrowała na tym, że w jakimś stopniu temu dziecku chyba nie chodzi o prezenty. Że gdzieś możliwe, że zapędziliśmy się w tym dawaniu kolejny prezent i to dziecko się tym nie cieszy i tak naprawdę temu dziecku chyba chodzi o coś innego. Więc trzeba by było usiąść i zapytać. Bo to jest znowu takie przekierowanie na to, czego to dziecko potrzebuje. Niejednokrotnie, naprawdę, jak patrzy się na rodziców, to zazwyczaj tym dzieciom, które biorą, odkładają i się nie cieszą, to są dzieci, które bardzo mało czasu poświęcają im rodzice. To są dzieci, które doświadczają jakiegoś rodzaju samotności, one po prostu to ich nie cieszy. Tak? Jak mam czegoś za dużo, a to nie jest to, czego bym chciała, czy chciał, no to nie jestem w stanie się tym cieszyć, ale też nie bardzo jako dziecko potrafię powiedzieć, o co mi chodzi. Drogimi prezentami niestety rodzice najczęściej starają się skompensować nieobecność i poczucie winy, że przy tym dzieciaku nie są. Tak? Czyli nie masz takiej gotowej odpowiedzi na to, co jest idealnym prezentem dla dziecka. Nie, jednak nad tym, co jest idealnym prezentem, powinien popracować rodzic. To jest tak, jak nie ma jasnych rozwiązań, na przykład psychoterapii w gabinecie, że dla wszystkich pacjentów jest to. Zatrzymujemy się. My jako terapeuci na przykład dokładnie to robimy. Zatrzymujemy się, dopytujemy i tak naprawdę stajemy się korektywną relacją dla tego dorosłego, który jeszcze nie urósł w jakiejś części. Karmimy jego dziecko niedoprzytulane, które nie miało wystarczająco uwagi. Więc żeby dzieciak potem za 20 lat dorosły nie wylądował w gabinecie, bo tego żaden dron nie załatwi, to rzeczywiście obecność jest najbardziej, że tak powiem, lecząca i ta obecność jest najbardziej wartościowa, więc do tego wszystkich rodziców bym zachęcała i do takiego rodzaju budowania relacji bliskiej bym skłaniała, zamiast się zastanawiać, jak jeszcze dorobić na tego drona. Ja zaczęłam ten odcinek od takiego zdania, że dzisiaj w tym odcinku będzie o tym, jak zorganizować ten dzień, nie wydając na to fortuny, żeby on był wyjątkowy. Jeżeli na przykład mamy rodzinę z dwójki dzieci złożoną, no to siadamy, wiemy, że jest na przykład dzień dziecka, prawda? To siadamy wspólnie przy stole i albo na podłodze w pokoju, albo na trawie w parku. Nieoficjalnie, żeby nie było tak, że zaraz się coś stało. Słuchaj, co byście chcieli robić?
No i niech każdy coś tam proponuje. Ale wiesz, to może jest dobre pytanie, bo nie zadałaś pytania, co chciałabyś dostać na Dzień Dziecka, tylko co chciałabyś robić? Co chciałabyś robić, bo my oferujemy, że my oferujemy siebie. Ci swój czas, siebie, do tego, że teraz ja z Tobą mogę coś porobić. I posłuchajmy tego, co oni mówią. Jeżeli coś, co wymyślą, no bo jeżeli to jest nurkowanie z delfinami, a nas na to nie stać, to mówimy, wiesz co? Ja rozumiem, że chciałbyś jakoś, nie wiem, ze zwierzętami pobyć. Poszukajmy takiego rozwiązania, które będzie takim balansem, czy jakimś takim pomiędzy tym, co pragnie dziecko, co może być nierealne do osiągnięcia, a pomiędzy tym, na co ma stać po prostu, nie? Ale przede wszystkim zaangażowanie i obecność. Bardzo to polecam. Słuchajcie, zgodnie z tym, co Lea powiedziała, te rzeczy najbardziej wartościowe często są właśnie niematerialne, więc postarajcie się kreatywnie podejść do pomysłu na ten dzień, zaangażujcie się w jego stworzenie. Ten pomysł musi być bardzo indywidualny, spersonalizowany pod Wasze dziecko. Jestem przekonana, że to będzie dla Was, nie tylko dla Waszych dzieci, ale również dla Was wspaniały czas. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka i maluchom, i Wam, rodzicom. Lea, dziękuję Ci bardzo. No jak z Leą, zawsze świetnie. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.